Jako wykonawca w orkiestrze, licealista 15-letni, który został poproszony przez swojego nauczyciela o pomoc w graniu partii orkiestrowej. Już taka, to była taka tradycja, że w liceum w Bydgoszczy, w którym grałem, mój nauczyciel zawsze brał swoich uczniów jako pomocników i tam graliśmy najróżniejsze rzeczy. Graliśmy chyba pierwszy utwór to były obrazki z wystawy Musorgskiego, no więc taki fajny początek. Był jakiś Penderecki, Kosmogonia, więc to było dziwne. Był Górecki, druga symfonia kopernikowska. No i się trafił ten Lutosławski, trzecia symfonia i właśnie pierwszy kontakt to był szok. Znaczy wrażenie takie muzyki zimnej bardzo, takiej czegoś takiego suchego, nieprzyjemnego. I pamiętam, że to budziło niechęć. To nie było coś takiego, że to wywoływało we mnie taką reakcję, a tam to w ogóle okej, dziwna muzyka, tylko wręcz taką wrogość, tak jakby się po prostu nie rozumiało kogoś albo kogoś, nie wiem, wyobrażam sobie, że jacyś ksenofobowie właśnie mogą reagować na kogoś o odmiennym kolorze skóry albo jakiejś innej religii, że w ogóle co to ma być, to jest bez sensu. Jak słuchałem tej muzyki w domu, żeby się przygotować do koncertu, to byłem zły w ogóle, że muszę w czymś takim grać, że to jest taka nuda w ogóle i irytująca muzyka. Później jak grałem, to już tam trzeciego dnia, jak tego słuchałem, to myślałem sobie, że no jestem, no może jest jakiś fajny fragment, to jedno brzmienie jest całkiem okej, tu jeden akord, tu jakieś tam 8 taktów jest w porządku, na końcu jakieś takie i taka melodyjka. Jestem w altorni, to jest okej, ale potem wchodzi trąbka i się robi już gmatwanina i to jest bez sensu. No i trudno i na końcu, tam jest na końcu jeden taki fragment, gdzie perkusja gra taką bardzo wesołą melodyjkę. I to było takie dziwne i myślałem sobie, że no ten Lutosławski to nie był takim sztywniakiem do końca, bo wrzucił taką, jakąś taką melodyjkę na ksylofony, ja to właśnie grałem na wibrafonie. To jest okej, ale pamiętam atmosferę wykonywania tego, muzycy orkiestrowi tacy no niezadowoleni, kręcącym nosem na to, pamiętam, bo tam perkusja ma zawsze bliski kontakt z sekcją dętą i sekcja dęta to jest jednak taki bastion, mam nadzieję, że nikogo nie skrzywdzę, reakcji w muzyce razem z perkusją, chyba są bardzo konserwatywni. Chociaż perkusiści to lubią jeszcze te nowsze utwory, bo mają więcej do grania, nie tylko kotły tam w Alleluja, ale te wszystkie zabawki mogą wyciągnąć z magazynu i grać. No ale niedobrze. I później jak zdawałem na studia kompozytorskie, to tego Lutosławskiego musiałem po prostu poznać, no bo nie można być kompozytorem. Ja wtedy chciałem pisać muzykę tak jak Szostakowicz i w ogóle ten Lutosławski był straszny. I ta muzyka, katowałem muzykę żałobną i po tam 150 przesłuchaniach stwierdziłem, że no okej, no dobra, że to jest całkiem w porządku. A później na studiach już trafiłem na te najnowsze utwory Lutosławskiego, które mnie zszokowały, bo nie mogłem sobie jakoś tego połączyć, że w tych pieśniach są takie ładne melodie i w ogóle skąd to się wzięło nagle. I później im więcej poznawałem tej muzyki, poznawałem technikę, to jakoś to polubiłem to, no, byłem pełen szacunku, bo im bardziej się to poznaje, tym bardziej widać, jaki ogrom pracy był włożony w to, że tam każda nuta jest na swoim miejscu, że tam przypadek jest, ale to jest tak kontrolowany przypadek, że w zasadzie to nie jest przypadek. No, że pod względem formalnym to jest jakaś tam rzeźba w skalę i to jest w pewnym momencie to się we mnie przerodziło w taki szacunek po prostu obezwładniający, że się tak podobał ten Lutosławski, że w ogóle chciałem identycznie robić muzykę jak Lutosławski, co jest oczywiście idiotyzmem, ale to, no miałem taki etap, pamiętam, że na drugim roku studiów to po prostu tylko ten Lutosławski jest w kółko, więc taka droga od po prostu skrajnej niechęci, takiego no w ogóle odrzucenia do zachwytu całkiem intensywna na przestrzeni, nie wiem, 3 lat się dokonała. My jesteśmy wszyscy konserwatyści, więc reakcja była raczej taka niekoniecznie. Natomiast
To znaczy, moja mama, która słucha go niewiele, ale to, co słuchała, to twierdziła, że to się odbija cały tragizm jego przeszłości w tej muzyce. On się na to nie bardzo godził, ale mamusia tak uważała, że jeżeli on to czuje, co przedstawia w muzyce, to mu bardzo współczuje. Zawski jest trudny w odbiorze, bo dla mnie był trudny strasznie, a już w liceum tam miałem do czynienia z jakąś tam muzyką. Wręcz ta muzyka, nie wiem, skrajnie sonorystyczna była dla mnie łatwiejsza do zaakceptowania niż ten Lutosławski, który był taki bardziej po prostu jakieś takie melodie, ale po jakichś takich dziwnych dźwiękach, nie wiem. Takie, no trudne to było. A pani chodziła na koncerty Lutosławskiego? Chodziłam, tak. Mhm. Ja pamiętam kiedyś właśnie, on nigdy o to nie pytał. Pamiętam, że myśmy kiedyś zagadnęli, że właśnie ten koncert, idziemy na ten koncert, się tak ucieszył. Ja mówię, no jak, to przecież chyba się nie wyobrażam, żebyśmy nie mogli być na twoim koncercie, tak? No, czy cieszył się, że... Ale on mówi, tylu ludzi się mówi, że się nie zna, że się męczą. Mówi, nie można nikomu narzucić. To jest trudna muzyka. Myśmy tak chodzili właśnie, żeby jak najwięcej pojąć z tej muzyki. Dlatego nie można wytłumaczyć. No. I jego stryj Jan, który już był po 70 pan, a w 48 roku tak łatwo się nie jeździło, ale on niemniej jakoś z Kurnika pod Poznaniem pojechał do Katowic, żeby go usłyszeć. No i twierdzi, że w życiu nie słyszał, żeby tyle dźwięków, aglomeracji, takiej ilości dźwięków zupełnie bez melodii. No i że cały czas się zastanawia, czy to jest jeszcze muzyka, czy to jest jakaś zupełnie nowa sztuka przyszłości. Także no różnie było. Moja ciocia Zofia Lutosławska, która dużo słuchała jego, mówi, że trzeba dużo razy wysłuchać i wtedy się zaczyna podobać. I chyba ma coś rację, bo ja mam kilka utworów takich, które słuchałam dużo razy i rzeczywiście mi się zaczęły podobać. Z tym, że teraz mi się podobają bardziej takie transkrypcje, które są robione, że zamiast orkiestry jest fortepian. Śpiew, ale z akompaniamentem fortepianu, a nie z orkiestrą. Ja myślałam, że to jest tylko dlatego, że ja nie cierpię hałasu, ale jednak coś w tym jest, że mi się zaczęły podobać te rzeczy. Po prostu są inne. Mimo, że nuty się na pewno zgadzają, tylko że to jest inne. Inaczej brzmi.